A dzisiaj swoją migawkę z krakowskiego rynku, z centrum, zaczynam od ulicy Grodzkiej. Widać, że już jest też udekorowana. I tutaj, koło Urzędu Miasta i Kościoła Franciszkanów, jest piękna choinka. Tu jadą tramwaje. Tam widać kościół Dominikanów. Tutaj znów jest udekorowana ulica. Basiu, za 10-15 minut zadzwonię, pardon. Tu jest piękna, piękna dekoracja ulicy Grodzkiej. W dali widać, tu jest kościół Dominikanów, przystanek pełna restauracji, sklepów. Ludzie się, no tu są delikatesy całonocne, całodobowe, również w niedzielę czynne u kocyka. Tu są dalej piękne dekoracje świąteczne. Ludzi, mimo tego, że jest po 10, nie brakuje. I obok drugi sklep też ludzie handlują dość ostro, parę metrów dalej. Z kolei mamy kantor, dość przyzwoity, prawda? I dość długoczynny, jeden z najdłużej działających w Krakowie. Tutaj znaleźli dekoracje i z daleka widać już pięknie przyozdobione drzewka kolorowe przed kościołem Świętego Wojciecha. I ja tam powoli idę. No, tu są hotele, hostele, kebaby, co by kto chciał. Tu jest następny kantor, jeszcze czynny, ale według mnie tu kurs jest nieciekawy. Przynajmniej jak ktoś chce coś sprzedać, czy kupić też. No, pora późna, ale różne sklepy są dalej czynne, bardzo, bardzo różnej maści. Dalej rozliczne dekoracje, jakieś, nie wiem, to są pawie pióra chyba. Tak, czuć restauracje. Haczapuri, restaurant obok metru dalej. Wieżynek, dom Polonii. No i wesoło. Mnie się bardzo te drzewa z daleka przed kościołem Świętego Wojciecha i ta choinka z drugiej strony rynku bardzo się mnie podobają. Tu pisze dom Polonii, ale słabo to widać. Natomiast tutaj wieżynek jest pięknie rozświetlony. Słodki wieżynek, proszę bardzo. Więc tu mamy wieżynka, a tu mamy tego właściwego wieżynka, też rozświetlony z 1664 roku, od tej słynnej uczty Kazimierza Wielkiego. No a tu jak zwykle są te kawiarenki ogrzewane gazem. Ludzi troszkę jest, prawda, zawsze coś zahandlują. Kościół Mariacki tam słabo oświetlony, ale go widać. No i tu dalej różne kawiarenki, ale ja dążę, żeby dojść do miejsca, gdzie jest kiermasz. Kiedyś w sobotę, jak była sobota Andrzejkowa, ile oni tego gazu, to nie moja sprawa, ale to śmieszne, że gaz nie jest zbyt tani. No a ja tu dalej mijamy pięknie rozświetlony drzewami kościół Świętego Wojciecha, gdzie się właśnie przed chwilą skończyła msza. Ostatnio w Krakowie, godzinę śmierci papieża, 21:37 się rozpoczyna. A tu mamy ratusz, tak troszkę podświetlony. I teraz idę w kierunku tego chramu świątecznego. No ale w sobotę to tu był tłum ludzi i gorąco, wesoło. A dzisiaj po 10, no to już są takie troszkę niedobitki.
tu wejście do kościoła świętego Wojciecha, trochę niedobitki, ryż, mydło i powidło, łańcuchy się świecą, różne drobne rzeczy można kupić w ramach kramu, ale większość właściwie zakończyła lub kończy działalność. Sukienice troszkę podświetlone, no ale żadne cudo. No i tu różności, różniste na tym targu wielkanocnym, znaczy bożonarodzeniowym, przedświątecznym na krakowskim rynku. No ale większość już pozamykana, więc nie będę Państwa zbytnio nudził. Widać tylko, zresztą bardzo słabo, pomnik Mickiewicza. Nawet dzisiaj wtorek to grzaniec słabo działa. Tam są oczywiście wypieki. No tu się niektórzy w związku z tym posilają. Grochówa, różne cuda, no ale to nie to, co było w sobotę. Więc nie będę więc nudził. No to na razie do usłyszenia. Tu są owoce, owoce w czekoladzie, słodycze i tymczasem cześć.